państwo z ośrodkiem w Alamucie. Sąsiedni władcy muzułmańscy nienawidzili asasynów z powodu ich ekstremalnej doktryny i morderstw popełnianych na sunnickich przeciwnikach. Do zabójstw tych dochodziło w miejscach publicznych, na oczach wielu świadków, i przybierały one formę przerażających spektakli. Sprawcy tych zabójstw często nie podejmowali nawet próby ucieczki i ginęli na miejscu. Krążyły pogłoski, że poświęcali życie odurzeni narkotykiem, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie zdecydowałby się na taki krok. W rzeczywistości kierował nimi fanatyzm. Byli gotowi ponieść najwyższe poświęcenie dla własnych przekonań religijnych. Zdarzało się, że zabójstwa planowali przez wiele lat. Przenikali na przykład na dwór sąsiedniego władcy, zaczynali jako kucharze, a potem pieli się w górę w dworskiej hierarchii. Ponieważ zwykle byli dobrze wykształceni i władali kilkoma językami, w końcu wchodzili do kręgu najbliższych doradców władcy i zyskiwali prawo, by modlić się u jego boku w wielkim meczecie. Wtedy decydowali się na realizację swojego planu i zabijali owego władcę na oczach całej świty. Joanniti nie tylko nie bali się asasynów, ale też ściągali z nich podatki. Rycerze z Margatu kontrolowali ziemię sekty, domagali się zatem daniny. Gdy jej nie dostawali, wysyłali karne ekspedycje. Sukcesy pierwszej wyprawy krzyżowej nadal zdumiewają. Współcześni uważali je za dowód boskiej ingerencji. Wydaje się jednak, że krzyżowcom pomogły niesnaski pomiędzy muzułmanami. W XI wieku tutejsi muzułmańscy władcy często ze sobą walczyli. Syrię udało się zjednoczyć dopiero w połowie wieku XII, dzięki staraniom imama al-Din Zankiego i jego syna Nur ad-Dina. Ich dzieło dokończył sułtan Saladin, który pokonał krzyżowców pod Hattinem w 1187 roku. Joanici przejęli Margat w lutym 1187 roku, na kilka miesięcy przed tą bitwą. Klęska pod Hattinem była druzgocąca. Krzyżowcy stracili prawie całą armię. Kilka tysięcy mężczyzn zginęło lub trafiło do niewoli. Los ten spotkał również chrześcijańskich przywódców, w tym Renauda de Châtillon, który bezpośrednio sprowokował atak Saladina. Wieść niesie, że Renauda, seniora Zajordanii i byłego księcia regenta Antiochii, sułtan ściął osobiście. Warto też wspomnieć, że wnukiem Renauda był król Węgier Andrzej II. W kilka miesięcy po bitwie pod Hattinem Saladin opanował całe Królestwo Jerozolimskie z wyjątkiem Tyru. Na wybrzeżu Syrii stanął latem 1188 roku. Mimo że renowacja Margatu dopiero się rozpoczęła, Saladin uznał, że twierdza jest zbyt silna, by próbować ją zdobyć. Podejście pod nią utrudniały dodatkowo strome skały schodzące aż do morza. Co więcej, w porcie zakotwiczyli właśnie przybyli z Sycylii krzyżowcy, którzy razili ogniem maszerujące wybrzeżem oddziały sułtana.
Innen a kikötőből lövik a szicíliai hajók Saladin átvonuló seregét. Arabskie kroniki wspominają, że wojska Saladyna przeszły tędy wyłącznie dzięki osłonom wykonanym z drewna i żelaza. Hogy hatalmas fa és vas paliszádokat építettek, és ezek mögött vonult át a sereg. Kilka lat później pojawił się w Margacie inny barwny władca, król krzyżowiec Ryszard Lwie Serce. Wylądował w tutejszym porcie i poprowadził stąd atak na Akrę. Po drodze do Ziemi Świętej Ryszard zajął Cypr i pojmał jego władcę. Przywiózł go tutaj ze sobą. Izaak Komnen zmarł potem w Margacie i został tu pochowany. W XIII wieku przygasł zapał krucjatowy w Europie. Na Środkowy Wschód przybywało niewielu pielgrzymów i krzyżowców. Joannici i templariusze próbowali wyrównać niedostatek rycerzy, budując ogromne, nowoczesne fortece lub rozbudowując stare. System obronny zaprojektowano tak, by móc prowadzić ostrzał z poziomów 4, 5 i 6 jednocześnie. Dwa piętra centralnej baszty Margatu wyposażone zostały w otwory strzelnicze. W jej górnej części znajdowały się potężne machikuły. Na jej obwodzie zainstalowano katapulty skierowane na leżące naprzeciwko wzgórze, na którym wrogowie rozstawiali mangonele. Pozostaje pytanie, czy skoro katapulty były skuteczne na taką odległość, obrońcy wykorzystywali też łuki? Wysoko na wybrzeżu łuki nie były przydatne, bo wiatr znosił strzały. Dużo lepiej sprawdzały się kusze, które miały w dodatku większy zasięg. Kusze zadawały też więcej obrażeń, ponieważ groty bełtów o kształcie ostrosłupów przebijały pancerze, wchodząc głęboko w ciało. O ile trafiony zwykłą strzałą rycerz często przeżywał, w przypadku bełtu nie miał najmniejszych szans, bo grot rozrywał organy wewnętrzne. Bełty stanowiły też innego rodzaju zagrożenie. Podczas wyjmowania pocisku nieprzytwierdzone na stałe do promieni groty często pozostawały w ciele. Od takiego grotu zginął ranny w ramię król Ryszard Lwie Serce. W 1205 roku Bełt położył też kres trwającemu blisko rok oblężeniu Margatu, gdy jeden z kuszników zabił prowadzącego atak emira Aleppo. Podczas wykopalisk znaleźliśmy mnóstwo kul od katapult oraz grotów. Dowiedzieliśmy się również, w jaki sposób dostarczano kule na dach budowli, wyposażonych jedynie w wąskie schody. Na dachach budynków za basztą i kaplicą odkryliśmy dziwne, okrągłe, kamienne konstrukcje. Długo zastanawialiśmy się nad ich funkcją, szukając analogii w budowlach europejskich. Okazało się, że kamienne kręgi stanowiły podstawę gigantycznego dźwigu. Podobnie jak europejskie konstrukcje z tamtych czasów, zbudowany był on z drewna. Służył do wciągania na dach amunicji do katapult oraz wiązek bełtów do kuszy.
W ten sam sposób transportowano na górę katapulty, które w czasie pokoju przechowywano gdzie indziej.